Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki. Dzisiaj znajdujemy się ponownie w Gothicu 3. Niestety, jak widzicie, mamy stary miecz. Dlaczego? Okazało się, moi drodzy, że po prostu brakuje mi punktów. Brakuje mi 2 punktów, dosłownie, a na kolejny poziom brakuje mi 20 tysięcy expa. Próbowałem się naprawdę, naprawdę mega postarać, żeby ten exp zdobyć, ale stwierdziłem po wyczyszczeniu po prostu jednej pełnej jaskini, stwierdziłem, że dostałem dosłownie parę tysięcy i to mi się po prostu już nie opłaca, więc stwierdziłem, że oleję to i pójdę tam, gdzie wskazał mi Milten. A gdzie wskazał mi Milten, moi drodzy? No on nam dał, prawda, tę mapę zaznaczonymi miejscami. I otóż okazuje się, iż jeden z demonów miałby się na przykład zrespić w okarze, co jest prawdopodobnie niemożliwe, ale poszedłem tutaj tak na wszelki wypadek, licząc na to, że może trafimy tutaj na jakichś orków. Jak widać, niestety tak się nie dzieje. Również i tutaj nie widzę żadnego demona. W skrytce dawnego dowódcy tutaj też nie. W takim razie, moi drodzy, idziemy do Redok, ponieważ, przepraszam was najmocniej, Redok również zostało zaznaczone. Oprócz tego była zaznaczona również Nemora oraz była zaznaczona świątynia w pobliżu Trellis. Jeśli mam być cztery, to świątyni w pobliżu Trellis pójdę na samym końcu. Ze wszystkich tych miejsc, jakby ta świątynia najmniej mi pasuje, w sensie, najbardziej mi pasuje jako miejsce, gdzie może się właśnie ten demon pojawić. Dlaczego? Dlatego, że może jeszcze uda nam się zdobyć te 20 tysięcy expa. Oczywiście jest to prawdopodobnie niemożliwe, co mam o to ból tyłka troszkę, ale z drugiej strony nie chce mi się też aż tyle czasu poświęcać temu już teraz. Ja tutaj coś słyszałem. Jakiegoś wilka, a pewnie ten, co był zbugowany w ścianie. Jak widzicie, tutaj też nic nie ma, więc moi drodzy, lecimy dalej. Okara, Nemora już byli. Przepraszam, Okara, Redok byliśmy, teraz Nemora. Wróciłem do Nemory teleport. Chyba nie. Czemu go nie zebrałem? Nie wiem. Tak na razie spróbujmy się przenieść do Trellis. Osobiście miałem jeszcze taki pomysł wcześniej, który próbowałem realizować, że po prostu zacząłem wybijać orków i ludzi w Trellis i w Monterze, aczkolwiek po 30 minutach po prostu mnie zaciukali i zapomniałem po prostu zapisać, znaczy też nie chciałem zapisywać, jakby się okazało, że tam coś jest ważnego, więc no. Właśnie, jak zobaczycie teraz mapy, widzicie, ta świątynia to jest tamta na wzgórzu, więc ja idę do Nemory. Znaczy Nemora też mi w miarę pasuje, ponieważ tam pamiętacie, że był oddział bandycki orków, co może oznaczyć, że może tam jednak coś jest. Zobaczymy. Jeśli jest, no to prawdopodobnie zakończymy grę. Wydaje mi się, że ogółem to jest końcówka gry, jakby nic innego by nie wskazuje mi na to, że to nie jest właśnie jej zakończenie. A dlaczego w ogóle tak bardzo chcę cisnąć tego expa, żeby się tam tego nauczyć? Dlatego, że moi drodzy, to będzie 250 obrażeń. To jest chyba 90 więcej od naszej aktualnej broni. Wow. Szczerze, to jest wow. I nawet jak dla mnie. 250 obrażeń, chyba żadna broń z moich, która istniała, nie zadawała do tej pory, więc no chciałem się po prostu tym poławić, tak? Chciałem to ogarnąć, niestety nie udało się, u mnie jest trzecia ogółem nad ranem, a jeszcze muszę montować dzisiaj odcinki wszystkie, które nagrałem w ostatnim czasie, więc będzie śmiesznie, to mogę wam już powiedzieć teraz. Ja już widzę to siedzenie do 6, tym bardziej, że właśnie, była próba zmian, więc zapomniałem tego powiedzieć te parę odcinków temu, ale zmieniłem program również do renderu, mianowicie teraz już nie siedzę na Vegasie, a przerzuciłem się na Premiera, Adobe Premiere, jak ktoś nie kojarzy. To tyle. Też jest jeszcze jakiś bark, tam jest, ale dobra, już go olać. Ja się na razie wspinam do Nemory. Gdzieś tutaj powinno być wejście, jak dobrze pamiętam, tak? Czy już za daleko poszedłem? Nie, tutaj jest wejście zaraz. Proszę bardzo, nawet wilczek tutaj pokazuje nam, świeci nam po prostu swoim ciałkiem. Pięknie. Ja nie wiem tylko, czy jest wieczór, czy jest poranek. Chwila. Jest wieczór, czy poranek? Jest wieczór, okej. Okay, to przydałoby się może, kurczę, tutaj się przespać, czy coś, zanim tutaj pójdę dalej, no ale cóż. Już troszkę na to za późno. Jak widzicie, tutaj są ork weteran wojenny, ork bandyta, tak? No mniejsze, teraz nie zobaczę, jak oni się tam nazywali. Łupieżca, przepraszam, ork łupieżca tam był. A czy to jest ich cały garnizon, ta czwórka tutaj? Zastanawiam się, czy oni byli z jakiejś misji. Jak widzicie, nie są jacyś mega twardzi, to są zwykli orkowie, prości. Ja wiem, że powinien się zasłaniać, ale czy mi się chce, szczerze mówiąc, nie. Dlatego Kurhan mi mówił, żebym poszedł w broń zbrojną. Niestety okazuje się, że w tej grze jakby musimy podjąć wybór, że jakby na początku. Jeśli chcecie zrobić ja się wszystkich handli, powiem wam, że długo w tej grze nie pociągniecie. Znaczy można wygrać jak najbardziej, to jest tylko gothic. Ale nie będzie wam łatwo po prostu robiąc ja się wszystkich handli. Więc osobiście polecam, pójdźcie jedną ścieżką.
Ja niestety poszedłem w broń jednoręczną. Nawet nie w łuki, bo w poprzednim gotiku poszedłem bardziej. No dobra, w poprzednim gotiku od tego zacznijmy, czyli w trójce. Po prostu byłem jesień wszystkich handli, tak? Jak to kurha nazwał. Uwielbiam po prostu tę nazwę, więc zostawiłem ją. W sensie zostawiłem ją. Korzystam po prostu z niej. I jakby. Myślę, że tak będę teraz nazywał wszystkie postacie takie wielobranżowe, że tak powiem. Przecież wszystko branżowe. To są od dzisiaj jasiowie wszystkich handli. Tak, jasiowie, nie wiem, czy mówi się jasiowie, czy jasie. Janki wszystkich handli, tak. Janki od Beranki, co? Nieważne. Wracając, tak, przerzuciłem się z Vegasa na Premiera, głównie chociażby ze względu na to, że Premier znacznie szybciej renderuje mimo wszystko filmy w 4K, tak, to raz, a dwa, kwestia jest tego również, że po prostu Premier jest znacznie bardziej zaawansowany pod kątem i pluginów i wszystkich innych rzeczy. Może tam zrobić dużo więcej, a ja będę się uczył powoli Premiera ze względu na chociażby moje pozostałe projekty, że tak powiem, które tworzę. Po prostu będzie to dla mnie lepsze. Znalazłem też jednak mimo wszystko w Premierze parę funkcji, których mi brakuje, ale da się je oczywiście jakoś ogarnąć przy pomocy innej, a może po prostu ja jeszcze nie umiem z nich korzystać, może one są gdzieś tam bardziej ukryte troszkę. Znaczy, i mówię tutaj bardziej o kwestiach typowo nie jakby tam montażowych czy coś, tylko tutaj mówię o jakichś efektach, których mi brakuje, które będą się pobrać prawdopodobnie, o ile ktoś w ogóle je zrobił, ponieważ mi na przykład brakuje takiego zwykłego fade'a. W sensie, okej, jest fade, to jest najbardziej bazowe przejście, aczkolwiek nie ma takiego fajnego. Nie ma możliwości po prostu zabawy z tym zanikaniem, tak? Jak mieliście na przykład w Vegasie, mogliście sobie wybrać parę rodzajów tego zanikania. W sensie nie mówię tutaj o rodzajach przejść, tylko o rodzajach zanikania, czyli tego, jak krzywa zanikania się kształtuje. Tak, nie znalazłem tego niestety w Premierze. Co za tym idzie? No troszkę mnie to wkurza, ponieważ lubię sobie... Oj, przepraszam za uderzenie w mikrofon. Mój kapeć mi właśnie utknął pod statywem. Tak, mam statyw ogólnie, jeśli kogoś to bardzo interesuje, to jest statyw, który nie wychodzi sobie, to nie jest ramię takie zwykłe, które sobie wychodzi z... To jest przykręcone do biurka, tylko ono jest na zwykłym statywie takim, jakbyście na scenie po prostu mieli mikrofon. Jest to dla mnie wygodniejsze po prostu z perspektyw paru. I ogółem jest to też dla mnie dużo bardziej ekonomiczne wyjście. Chociażby z perspektywy tego, jak ja po prostu tutaj pracuję, w sensie jak ten mikrofon musi być ustawiony, gdzie mam monitory i tak dalej. Chociaż osobiście najchętniej to bym miał większe po prostu biurko, tak? I ogółem lepiej zorganizowane miejsce, no a niestety mieszkam w pokoju, a nie w mieszkaniu, tak? Jakby... No mój pokój dla niektórych kawalerka, tak? Ktoś inny by powiedział, bo mam rzeczywiście tutaj ze 3,5 metra na... albo 4 metry na 5. Więc no taka kawalerka dla wielu. Tak, jak się już rozgadałem, super, fajne przejście z Premiera, dobre przejście, tak, typowy lipek. A wracając, tak, jak mówię, troszkę mi tego brakuje, ale pewnie da się znaleźć te przejścia gdzieś, ktoś już je na pewno stworzył, tylko muszę poszukać, bo na razie mam tonę paczek z przejściami, które są mi bardziej potrzebne do właśnie takich większych projektów typu tworzenie chociażby wideo do jakiejś piosenki czy coś, tak? Czyli różnego rodzaju AMV-ki, czy... A dobra, to jest Orgrabuś cały czas. Chciałem, że tu jakieś... O, tam już tam mają maga, no proszę bardzo. O, cholera, no to jestem martwy. Dobra, wytrącił mnie na szczęście z tego. Tak, ale teraz muszę uciec. No nie mówcie mi, że nie zapisałem. Gdzie ja zapisałem? O mój Boże, dobra, moi drodzy. Nie chcę mi się tego nadrabiać. Ja po prostu polecę od razu teraz w ostatnie miejsce, czyli do tej świątyni w... Czy to jest prawdopodobnie ta świątynia przy Trellis? Właśnie, i widzicie, to jest to miejsce, które oczyściłem. Mogę wam sobie pokazać, co jest jeszcze w ciężkiej skrzyni tutaj, ponieważ to was może interesować. To było miejsce, które właśnie oczyszczałem, czyli tę jaskinię. W sumie nie zebrałem grosze, jeśli chodzi o expa. Nie wiem, czy jest sens po prostu jakby wracać te wszystkie miejsca. No nie, no jakby nadrobienie tego, co tutaj zrobiłem, to jest naprawdę niewielka ilość, a przy okazji wam pokażę coś w skrzynce. Oto ta kusza bojowa, 190 obrażeń, taka sobie. Mamy tutaj również parę innych pierdół, na przykład monety złoto, złoty kielich, kosztowności, miksturka many, jakaś lutnia się nawet trafiła, to ewidentnie jaskier chyba umarł, poszedł na przygody na koniec swojego życia. Co z tego, że to nie to uniwersum.
Mniejsza o to, moi drodzy, idziemy do Treli z powrotem, a ja kontynuuję moją opowieść. Tak więc na razie mam póki co pobraną tonę paczek, jeśli chodzi o takie właśnie jakieś moje projekty inne, gdzie te przejścia będą takie bardziej efektowne, aniżeli po prostu ma być to proste przejście. Natomiast jak zauważycie, w moich filmach lubię te proste przejścia, które są po prostu zwykłym zanikaniem i wracaniem. I owszem, mogę użyć tego bazowego, ale po prostu jakby ja wolę inny rodzaj krzywej, a nie prostoliniowe to schodzenie. To już jest moje jakieś takie po prostu... jak to nazwać? To jest jakieś takie już kwestia mojego fetyszu, po prostu tego, że to po prostu ładnie wygląda dla mnie. Niemniej tak, rzeczywiście przerzuciłem się na Premiera. Najbliższa, jeśli będzie jakaś taka inwestycja moja, to prawdopodobnie moja wymiana mojej i7 na jakiegoś Ryzena. Najprawdopodobniej jakiegoś mocniejszego, ze względu na to, że po prostu to jest strasznie męczące, że mój komputer przetwarza taki film tutaj, który widzicie, około 4 godzin, tak? To jest troszeczkę dużo, bądźmy szczerzy, to jest troszeczkę dużo. Dobra, jesteśmy tutaj, czyli zakładam, że zaraz tutaj właśnie pod tą jaskinią, gdzieś tam, gdzie był Osz, znaczy potem, przepraszam, świątynią, tam, gdzie był Osz, trafimy na tego demona. Jeśli nie, to się troszkę zdziwię. Ale wątpię, aby się zespił w Redok, tak? Przepraszam, w Nemorze. W Redok na pewno go nie ma. Ale wątpię, żeby się też mógł zespić na przykład w Nemorze. O! Okej. Okay. To jest małe zaskoczenie. A, czyżby jednak Nemora? Dobra, moi drodzy, jeśli to jest rzeczywiście Nemora, to ja to nadrobię. Jeśli nie, to zobaczę się z wami za dłuższą chwilkę. Moi drodzy, wydaje mi się, że sprawdziłem już wszystkie miejsca poza Redok, ponieważ w żadnym z pozostałych miejsc, czyli ani w Nemorze, ani w Okarze, nie było tego demona, no to zakładam, że może być jedynie jeszcze tu. Tutaj? O kurde, dobra, jest prastara bestia, moi drodzy. Fuck, tylko że ja nie chcę się z tym bić tak sam na sam. O kurwa, dobra, to nie będzie łatwa walka, coś już tak czuję. Przygotuję się na miksturę ewentualnie. Fuck! I to mi spawn... Co to kurwa jest? Przepraszam. Ale się teraz przestraszyłem. Co to kurwa jest? To mi spawni po prostu troglodytów. A troglodyci, jak pamiętacie, nie byli najsłabszymi przeciwnikami w tej grze. Ja dobrze pamiętam. Żal mam o to, że nie dałem rady ogarnąć sobie tego pazura, przepraszam, smoków. To troszeczkę może zająć, w sensie bitwa z tym potworem. Fuck. Znaczy chciałem... Uciec. I nic nie zapisałem. Dobra, moi drodzy, ja tutaj zaraz wrócę. O kurde, to może być ciężkie. To może być ciężkie. Trzeba uważać na te ataki błyskawicy. Nie można wtedy napinać łuka, ani się wygłupiać. Trzeba po prostu uciekać od niego. Ja tutaj oczywiście zbiorę jeszcze raz tę ciężką skrzynię. I widzimy się, moi drodzy, za chwilę. Moi drodzy, wyciągnąłem pradawną bestię aktualnie z Redok. Jak widzicie, jesteśmy na zewnątrz. Wiecie, gdzie teraz idę, prawda? Oczywiście, że idę do Ardej. Nie, no nie, już nie przesadzajmy. Aż taki hamski chyba nie będę. Chyba. Ale na pewno będę ją nadal sterował, dlatego że bicie z nią na blisko jest samobójstwem. Tak? A danie się walnąć temu jej gromowi wcale nie jest lepszym pomysłem. Więc trzeba będzie ją sterować, tak? Niestety Lewki będzie ją sterował z łuku. Dlatego, że naprawdę ja się boję do niej podejść. Chodź, pani bestio. Znaczy, też panie bestio. Nie wiem, co to jest w sumie. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Ciężko mi sobie powiedzieć. Wygląda trochę jak... Goryl, ja pierdykam, ale w dobrym momencie się odsunąłem, nie? Dobra, jedna miksturka, druga miksturka. Warto było, widzicie, zainwestować w te miksturki. Tak się patrzę, czy on nie używa znowu tego czaru, ponieważ on nas jest w stanie zdjąć tym jednym czarem, o tak sobie. Żeby się zablokował? Tak, ale nie. Och, właśnie dlatego mówię, że trzeba uważać na ten cholerny jego czar. Fuck. Uciekamy stąd. Nie wiem, czy jest, chyba jest wieczór teraz, jak dobrze pamiętam, w grze. Trzeba uważać też na noc, jak przyjdzie, bo jego nie będzie widać wtedy. Znaczy, jest tak czarny, że ciężko będzie, żeby go widać. Było. Tutaj są orkowie, nie pamiętam tylko... Dlaczego oni są martwi, ja pierdykam. To się naprawdę bardzo źle dla nas skończy. Raz. Dwa. Nie wiem, czy go będę aż pod Vanguard ścigał, w sensie tę bestię. W sensie, czy będę z nią wracał aż pod Vanguard. Może i tak być. Patrzę tylko, czy nie rzuca... Czy nie rzucę czaru? To jest najważniejsze. Nie mówcie, że ją zbugowałem w tym momencie. Naprawdę. Najcięższy przeciwnik w grze. Lipki.
kiedy ja po prostu dotykam myszki i włączam Gothica, to nagle się będzie mu włącza walka z bossem po prostu. O Jezu Maria, dlaczego ja tak bardzo psuję tę grę? To nawet nie jest celowe, ja po prostu, chciałem go wyserować uczciwie, a tutaj mi się zbugował. W sensie, jak już się zbugował, wykorzystam to, ale to jest po prostu... Ej, to jest smutne. To jest naprawdę autentycznie smutne po prostu. Zobaczcie, że jeszcze go tłukę najtańszym, najprostszym łukiem, który był, tak? To jest najgorszy łuk, który można zdobyć w grze, jak się nie mylę. To jest zwykły po prostu łuk. Zresztą to mogę pokazać potem. Tylko pozwolę sobie tutaj dokończyć tego pana. Ja wam pokażę, że to jest najprostszy, najtańszy łuk. I ja nawet nie mam jakiejś specjalnej zdolności łowieckiej rozwiniętych. Czyli tak naprawdę można było w tej części stać się łucznikiem, a przy okazji Kurhan, przepraszam, jednak jak widzisz, wszystko zrobiłem bronią jednoręczną i łukiem, jak zwykle. Ale... Możemy sobie chociaż dostać ten smoczy ząb, możemy go chociaż rozwinąć, jej. Nie wiem, czy was to ucieszy. Udało się zabić bestię. Nic z niej nie dropi. Dobra, moi drodzy, żeby nie było tak, że jestem gnojem najgorszym i tak dalej, pomimo, że już wam i tak całkowicie gameplay zepsułem tym, co zrobiłem. I tak jak mówię, to nawet nie było celowo. Kurczę, ja chciałem się z tą bestią bić, w sensie, to ja bym uciekał, ona by mnie biła i latałaby za mną z tymi gromami. I to byłoby jakoś tam intensywne, a potem Lipki wchodzi i... dobywa łuku, wyciąga bestię na zewnątrz i tak się to kończy. Na pewno da się ją wyserować szybciej, choćby przez to, jakby się na przykład użyło właśnie tej broni. A tak jak mówię, ja chcę chociaż z uczciwości dla was nauczyć się walki toporem na najwyższy poziom. To jest duży oręż 3, można było się tego uczyć tylko u Anoga. Wydaje mi się, że były poprzednie dwa poziomy potrzebne do tego, żeby móc użyć tej broni. I oto, moi drodzy, jak się prezentuje nasz dwuręczniak. Mówiąc z tym, później jakiegoś potwora, ale nie mam za bardzo na jakiego. Więc moi drodzy, idziemy teraz do Vanguardu, bo to jest jedyne, co nam zostało. Ale... Aż mi smutno teraz. Takiego... Tak się musi napracować nasi kochani koledzy z Indii. Nad tym kochanym potworkiem. Tak się musi napracować. Lipki. Czy ja naprawdę nie potrafię grać w Gothica normalnie, szczególnie Gothica 3? Czy nie potrafię nie serować przeciwników? No kurde nie. No to wychodzi. No nic, zgładziliśmy otwora, uhu. Jesteśmy niepokonani, uhu. Zrobiłem to... najbardziej podstawowym łukiem. Nie, przepraszam, mogłem być jeszcze lepszy. Mogłem łuk myśliwski wziąć. Nie, przepraszam, to jest łuk. Ale czy nie ma zwykłego łuku, jakby sam łuk bez myśliwski tutaj dodanego w nazwie? Wydaje mi się, że jest. To chyba to nie jest najsłabszy łuk. Ale mogłem to zrobić tym łukiem. Dobra, nie, okej, koniec żartów, jakby... właśnie, i też jakoś przecież nie mam... Ja też nie mam, jak widzicie, zdolności łowieckich mega, mam na 126, no to troszeczkę jest bolesne, nie? To jest smutne, to jest naprawdę smutne, że tak łatwo można było go wyserować. Małpę, czy cokolwiek to było. I tak, nie zrobiliśmy wszystkich misji, zanim zapytacie, nie zrobiliśmy tej gry na 100%, nie zrobiliśmy elementów pancerza dla tajemniczego wędrowca, nie chciało mi się tego robić po prostu, jestem zbyt leniwy. A po prostu nie zrobiłem wszystkich, nie mogłem ich zebrać gdzieś i wiem, gdzie on się teraz znajduje, jak wiecie. On jest przy tej jaskini, gdzie się potem pojawił ten mag. No to wszystko. Ale nadal... Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Zawiedliśmy cię, mój przyjacielu. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie. I będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało ci się obronić Vanguard, naszą stolicę. Na razie to wystarczy. Sukces ten zawdzięczamy tobie. Widzę teraz, że stało się tak dzięki wszystkim dokonanym przez ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca tych ziem. Chciałbym, żebyś to ty dzierżył ster rządów w Vanguardzie i byś poprowadził nas w lepszą przyszłość. Proszę cię, byś został naszym królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę twoim najwierniejszym sługą, królu Robarze. Oto twój tron. To było najbardziej chujowe, przepraszam, to było najbardziej chujowe pasowanie na króla. Bo najbardziej chujowa, nawet nie z koronacji, to jest pasowanie na króla. Nie chcę, jakbyśmy nie mieli dość problemów. Dobra robota, Milton. Nie udało nam się. Nie udało nam się schwytać Torusa. Mam pewne plany względem niego. O nic się nie martw. Lepiej najbardziej liczy się to, że Myrtana jest teraz w dobrych rękach. A mowa tu o twoich rękach, mój przyjacielu. Myrtana jest bezpieczna dzięki tobie. Nadal jest wiele do zrobienia. By w końcu zaszły potrzebne zmiany. Naprawdę? Jesteś teraz jedyną osobą, która może się podjąć tego zadania.
co masz na myśli? Już być nie tylko można. Ty od zawsze wierzyłeś, że Myrtana któregoś dnia się zjednoczy. Jak prawdziwy wiedzieć. Wojownik nigdy nie zwątpiłeś w naszą ojczyznę. Jasne, dlatego to właśnie ty powinieneś być tym, który obejmie rządy na tych ziemiach jako władca, jako król. Rozumiem. Zawsze pragnąłem być tym, który wprowadziłby Myrtanę w nową erę pokoju i rozwoju. Zbyt długo patrzyłem, jak ziemie te cierpiały. Czas, by wprowadzić zmiany. Zdecydowane i konsekwentne. Wiem, czy zostaniesz naszym królem? Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Zgadzam się. Królu Robarze, jestem twoim wiernym sługą. Tron należy do ciebie. Muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak szczerze. Zastanawiam się, co się stało z okiem Innosa. Ostatecznie nie zostało to wyjaśnione. Czy wiem, że został splugawiony, ale co z nim stało, jakby fizycznie? Nie wiemy. Ten nas może nauczyć jedynie walki. Jeszcze jest Gorn. Bestia została ubita. Ba, przegapiłem to. Nie udało nam się dopaść Torusa. Nie przejmuj się Torusem, Gorn. Byłeś potrzebny tutaj, w Vengardzie. Musiałem chronić stolicę. A z Torusem policzymy się już wkrótce. Musiałeś. Jak zawsze zresztą. Dziękuję, przyjacielu. Czas sam wypełnić kolejną część planu. Zanim to nastąpi, chciałbym złożyć ci przysięgę wierności. Sam nie zdołałbym tego zrobić, więc... Chciałbym, abyś to ty odtąd władał Myrtaną, mój panie. Mój władco. Zgodzisz się zostać mym królem? Zgadzam się. Królu, przysięgam ci wierność. Odtąd mój miecz topór. Jest twoim mieczem. Zasiądź na tronie. Powinien być topór. Wiem, człowieku. Ceremonia kończy się, gdy nadchodzący król zasiada na tronie. Czyli mogę jeszcze ewentualnie kontynuować wszystkie zadania, które bym chciał, ale no, wiecie co to oznacza, prawda, moi drodzy? Na pewno wiecie. No, jakby kończymy Gotika III z Mierz Bogów. Ja się zaraz wypowiem, jak wlecą napisy końcowe. Miło się z tobą gadało. Nic wielkiego się raczej nie... Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. To jest atak chyba na... Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robar III. Jedyny, prawdziwy władca Myrtany. Tam wydawało mi się, że był atak na Warant. W sensie tamte budowy wyglądały bardzo warancko. Uhu, koniec. Dobra, moi drodzy, czas się wypowiedzieć. Bardzo dziękuję oczywiście Community Patch Team za jakiekolwiek zmiany w tej grze. Chociaż wiem, że to było toporne. Było to toporne głównie dlatego, że hinduskie studio, które tworzyło tę grę, nie było tak... tę grę nie było tak chętne do pomocy, jak do pomocy, do współpracy, tak jak była chętna Pirania. Przez to niestety gra jest gorsza, dużo gorsza od Gothica III. I powiem tak, zacznijmy może od samej historii. Ma ona fajne elementy, jakby fabularnie, ogółem fabularnie nie jest aż tak źle. Naprawdę, fabularnie nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o główny wątek. Jest to dosyć ciekawe i tak dalej. Bezi wraca i jest typowym nie chcę powiedzieć patriotą, to jest po prostu narodowiec. To jest po prostu zwykły narodowiec. Totalny patus. To, co się z Bezim stało w ogóle, to jest straszne. Ale ogółem fabularnie się to wszystko trzyma kupy w miarę, pomijając to, że właśnie Bezi się tak mocno zmienił, tak? Powiem coś też jeszcze a propos, mam nadzieję, że nie zapomnę. Dobra, powiem to teraz, żeby nie było. A propos, jak już mówię o fabule. Więc fabuła jest ogółem znośna, jakby główna. Jest to dopuszczalne, całkiem nieźle mi się to grało, jakoś tam śledziło to wszystko. Troszkę się oczywiście podśmiechujki z tego robiłem i tak dalej. No bo nie mogę tej gry traktować na poważnie, naprawdę nie mogę tego Gothica traktować na poważnie, bo to nie jest... Tutaj za dużo się zmieniło, żebym mógł go traktować jak Gothica. Trochę jak Gothica 1 remake, tak? Też tam jest po prostu tak dużo rzeczy, które są niezgodne ze światem, że nie mogę tego traktować na poważnie. Dlatego też, idąc dalej, tutaj cały czas tutaj szacuneczek oczywiście dla Community Patch Team, który tutaj cały czas jest pokazywany. Wracając,
to, że jak Bezi objął tron, jak się on tutaj odzywa, ja się nie dziwię, że on w czwórce robi to, co robi. Oczywiście to nie jest Gothic 4, tylko to jest Arcania, ale wiecie, jak ja was lubię triggerować tym, że to jest Gothic 4. A po Gothica jeszcze się wypowiem potem. Gothica 4. Oni będą ławki w dół za tego Gothica 4. Dobra, idąc dalej. Misje poboczne. Kurwa dno. Inaczej jest to, naprawdę innego słowa to nie znajdę na to. To jest dno dna i jeszcze kilomułu. Misje poboczne, które są w tej grze, to jest syf. Z jednej strony możemy część misji odrzucić, możemy powiedzieć, że nie mamy czasu, po czym przychodzi wam misja z żoną. Moja żona chce sobie kupić kurwa zbroję. Chuj ci w dupę, kolego. Przepraszam, ja już naprawdę nie wiem, to było tak idiotyczne, to mnie tak zirytowało, po prostu tak, to jest taka niekonsekwencja tego wszystkiego. Weź w pewnym momencie zapomina o tym, że on nie ma czasu i zaczyna robić wszystko, tak? Tak samo tutaj wchodzimy i chce się spotkać z Lee. Uwolniłem ci kurde ludzi, dowiedziałem się gdzie są, załatwiłem wszystko pokojowo, zrobiłem tam coś jeszcze, co tam chciałeś, odbrałem te bodajże medaliony. Nie, jeszcze trzeba coś zrobić. To jest tak bez sensu, w sensie normalna osoba już by mnie dopuściła dawno do Lee i mógłbym wtedy od Lee na przykład dostać takie zadanie, tak? Niestety jest bardzo głośna, niestety bardzo głośna jest muzyka, więc staram się tutaj troszkę przegadać ją. Mam nadzieję, że dam radę. Jeśli będziecie mnie słabo słuchać, to najmocniej was przepraszam. Postaram się to ewentualnie w postprodukcji troszkę ogarnąć. Idąc dalej. AI jest straszne, naprawdę jest straszne, jest jeszcze gorzej niż było. Zupełnie gra nie zachęca do eksploracji, zupełnie. Misje niektóre są niejasne, w sensie tak jak mówię, bo ja powiedziałem o kącie fabularnym, a teraz powiedzmy o kącie pod kątem tego, jak misje są skonstruowane, czyli o quest buildingu, powiedzmy, chyba można tak nazwać. Najgorzej zorganizowane niektóre questy są pod kątem tego, że no, gdzieś w jakiejś świątyni w okolicy jest jedna wielka świątynia w Trellis i druga ta obok. Ja zupełnie bym się nie spodziewał, że on będzie w tej obok, to raz. Dwa, gdzieś tam znajdź kogoś tam gdzieś, tak? Trzy, to jak questy były pisane, w sensie nie pod kątem scenariuszowym, a pod kątem po prostu opisów tych misji. To boli, to po prostu boli, to było okropne. Wielokrotnie, przynajmniej trzy razy, jak dobrze pamiętam, było inaczej powiedziane w misji, jakby postać inaczej powiedziała, inaczej było jeszcze na górze, a jeszcze inaczej było w misji, w opisie misji. Dobrze, że zostały te opisy misji dodane, to tutaj plus, ale minusem jest to, jak to zostało w ogóle w końcu zrobione. Nie wiadomo, bo za którym mam podążać, tak? Tak jak mówię, bardzo mało questów pobocznych, które nie zachęcały właśnie do eksploracji świata, tak jakby na tym się już podpastwiłem. Dźwięki, no praktycznie większość została oryginalna, więc... Tutaj chyba nie ma za bardzo co się na tym pastwić, czy jakoś tego komentować. Potwory też większość zostały takie same. Wkurzyłem się na niewidzialne ściany, bo są chamskie, po prostu jest chamska jedna wielka ściana przed Nordmarem, jakby nie mogli tego naprawdę już zawalić, to jest naprawdę cholerne lenistwo, to jest lenistwo. Strasznie liniowa gra, okropnie liniowa gra, nie podobała mi się bardzo, jeśli mam jeszcze, nie podobał mi się w ogóle ten Gothic pod kątem ogółem gameplayowym. Było to straszne, naprawdę straszne przeżycie. Ja naprawdę starałem się już tutaj wpleć, jak widzieliście, swoją eksplorację w dużym stopniu. Chciałem chodzić w różne miejsca, ale tam nie było absolutnie nic ciekawego. Ja wiem, że też przeszedłem Gothica 3 z Mierz Bogów zaraz po Gothicu 3, jakby te wszystkie lokacje, albo większość z nich znałem. Ale nie zostało dodane naprawdę nic fajnego. W większości miejsc były te same potwory, te same rzeczy. Gdzieniegdzie tylko były jakieś dodatkowe ciężkie skrzynie, które zostały porozmieszczane czy trochę po świecie, po części. Ale tak to nie było naprawdę nic mega fajnego. Gdzieś tam jakiś mak wody, to jeszcze było spoko. Właśnie jeśli się będzie tutaj pruli o te zbitki, to nie jest moja wina, to jest po prostu tak beznadziejnie nagrane w takim bitrate'cie to wideo na koniec. Ale też to ma sens, bo ten Gothic nie mógł być za ciężki. Wracając. Jako grę powiem wam, że nie szanuję. Nie chciałbym jej uznawać za kanoniczną, ale wiem, że niestety jest. Gothic 3 z Mierz Bogów jest kanoniczny. Jest uznany za kanoniczny. Natomiast... wbrew wszystkiemu, zupełnie rozumiem jednowątkowości. Brakuje mi tego, że można było albo pójść za Torusem, albo pójść za Gornem. Brakuje mi tego. Ponieważ moim zdaniem, mimo wszystko, moim zdaniem personalnie, jakby pomijając końcówkę i to, co się zaczęło dziać, ja normalnie bym pomógł Torusowi. Na początku bym pomógł Torusowi, pod koniec nie pomógłbym żadnemu z nich. Dlaczego? Dlatego, że Gorn to jest totalnym typem, który jest debilem,
tępym osiłkiem, który tylko jedyne co ma, to mięśnie zamiast mózgu. Naprawdę, on chce się jedynie napieprzać, powiedzmy tak, toporami. To jest straszne. Po prostu straszny, głupi cep. Inaczej się go nie da nazwać. Lee jest spoko. Lee był spoko. Jakby podobało mi się jego podejście. I to, że go zmusiliśmy do pomocy Gornowi, mi się nie podobało zupełnie. Natomiast z fajnych rzeczy, które zostały dodane. Było takich kilka mechanik? Tak, pewnie. Jest miło się z tobą gadało. I co, ja jeszcze mogę dalej grać? Nie mówcie. Tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Tak. Wszystko się skończy. Ja mogę nadal sobie grać po prostu grać po świecie. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Okej. Okay. Powinien był wiedzieć. Zabawne. Zajmij się swoimi sprawami. Zabawne. Jakby, moim zdaniem powinno mnie wyrzucić do pulpitu, ale dobra, znaczy do pulpitu, do menu głównego. Jakby pozwólcie, że ja to zrobię, tak? Zapisałem sobie tutaj oczywiście wszystko. Aha, no i tak, wyszedłem całkowicie z gry. Dobra, trudno, jakby nie będę już włączał na nowo gry, bo jeszcze chcę ciebie tylko powiedzieć o paru rzeczach. Fajnie, że dali troglodytów, ale tak jak mówię, nie dodali praktycznie żadnych nowych przeciwników. Większość była ryskinami lekkimi, czy tam lekko przefarbowanymi. Było parę nowych fajnych rzeczy, jak na przykład nowa broń, ale to są naprawdę malutkie zmiany. Bardzo malutkie. Kolejnych takich jeszcze rzeczy. Podobało mi się parę rzeczy, na pewno. Parę elementów mi się podobało. I na przykład to, że troszkę lepiej działały skrypty. Na przykład zostało właśnie dodane to, że może z nami większa ilość osób iść, że te grupy mogły się właśnie tak formować, że na przykład my szliśmy za kimś, a za nami jeszcze szli ludzie, tak jak z tym Lee tam było. Tylko, że no tak jak mówiłem, AI niestety possało tutaj strasznie. Podobało mi się, tak jak mówiłem, też te opisy do misji, które zostały dodane, troszkę lepiej to wyglądało, bo w końcu wiecie, nie trzeba było się scrollować przez całą rozmowę, tylko było napisane, że musisz zrobić to i to. To jest fajne, ponieważ, tak jak mówię, oszczędza trochę czasu, a może sobie ewentualnie rozmowę przeczytać, jak chcecie, na luzie. Nie było książek, też był, to co mnie zabolało, to, że rozwój był bardzo liniowy. Trzeba było praktycznie iść liniowo z rozwojem postaci. No chyba nie za bardzo mieliście inną opcję. Co jeszcze do tego dodać? No, szczerze mówiąc, podobały mi się też niektóre dialogi, na przykład ten dialog właśnie w wątku głównym, który był z tym magiem ognia, który był dosyć taki zagadkowy i nam trochę fabularnie powiedział. Takich rzeczy bym więcej na pewno zobaczył. Zostało danych trochę tarcz, trochę również zbroi, hełmów zostało dużo dodanych, to akurat szanuję. Zajmuję przeciwników tak niespecjalnie. No, nie mogę za dużo o tym gotiku powiedzieć. Dla mnie był słaby. Po prostu był słaby. Jeśli na Steamie miałbym wyrazić recenzję, znaczy może nie na Steamie, bo na Steamie jest tylko dwie recenzje, w górę albo w dół, tak? Jakby logiczne było, że tutaj musiałbym dać niestety w dół, ale to nie jest aż tak zła, że nie mógłbym jej polecić, bo może się komuś podobać, tak? Ale jeśli miałbym oceniać w procentach, dałbym jej jakieś 39%, tak na Metacritic. Dałbym jej 39%, nie więcej. To jest po prostu reskin Gothica, który już istnieje, na tym samym beznadziejnym silniku, praktycznie zupełnie poprawiony. Ja tutaj nie mówię tego w kontekście community patch team, bo ja wiem, że oni to po pierwsze robili często za darmo. Chyba tylko w Gothicu 3 jakieś tam małe wynagrodzenie dostali. Tak to robili to totalnie za darmo. Więc jakby to nie jest uderzenie w nich, to jest uderzenie w studio, które to robiło. I w Joe przede wszystkim, które też z tego co pamiętam naciskało. I jeśli się nie mylę, tutaj proszę mnie prawcie, Deep Silver chyba też miał maczał w tym palce, a nie jestem pewien. Więc tutaj jakby nie chcę nikogo oskarżyć, a na pewno Joe maczało w tym palce i przyspieszało pewnie jeszcze ten termin wyjścia tego dodatku, który był zakontraktowany zresztą, ponieważ prawa do Mac i Gothic wtedy były u Joe'a, który miał jeszcze prawo właśnie do wydania Arkani i do wydania Zmierzchu Bogów, w odwrotnej kolejności oczywiście, bo właśnie miał prawo do dodatku i do pełnej wersji, co okazało się ostatecznie tak, że wydaje dodatek do Arkani, ale już Arkania wtedy chyba nie była Gothiciem, więc mogli sobie na to pozwolić. Ale tak, no nie jest to jakoś super wybitna gra, muszę to przyznać. Jest strasznie też krótka, poza tym. Ją jest bardzo ograniczona. Nie podobało mi się też to, że wszyscy ludzie byli strasznie pomieszani, tak? Po prostu wzięli to, co już było i powrzucali na przykład niektórych ludzi. Tam widzieliście, byli ludzie, którzy byli asasynami normalnie, a oni sobie siedzieli na przykład w Vanguardzie. Ja wiem, że minęło 20 lat, okej? Okay? Też to może być w porządku, ale totalnie oni stracili akcent, stracili tę swoją taką szelmowską, stracili swój charakter po prostu ci ludzie. To wygląda jakby ktoś po prostu wrzucił na niego, wrzucił konkretny model i nie chce tego iść, będzie, tak?
Tak samo Normanczyków, kurczę, nie było za dużo, a jako jakość tych asasynów było dużo więcej, tak? Widzieliśmy w ogóle też pełno koczowników, na przykład ludzi w zbrojach koczowników, co było absurdem, którzy się nagle tutaj przenieśli do krain, do Myrtany. Widzieliśmy dużo ludzi, no akurat tam część pancerza, tak jak mówiłem, była reskinem, całkiem nie najgorszym zresztą. Widzieliśmy sporo ludzi w od leśnych łowców, tak? Od łowców leśnych, od druidów. Którzy po prostu żyli w miastach, to jakby coś, co się w ogóle nie spina. Niektóre misje poboczne były totalnie debilne, muszę to przyznać. Niektóre misje poboczne były totalnie debilne i po prostu... No nie. Czy gra mi sprawiła przyjemność? Po części tak. Gdzie mi się fajnie walczyło, tak? To był Gothic mimo wszystko. Znaczy no Gothic 3, tak jak mówię, na reskinie. Nie było tutaj tragedii. Ale czy grało mi się dobrze, tak w kontekście ogólnym? Nie, mogło być lepiej. Dobrze, że ta gra była na tyle krótka. Naprawdę, jakby ona potrwała dużo dłużej, to pewnie by mnie to zaczęło wkurzać. Na przykład też mi się nie podobało to, że mogliśmy przez pewien czas nauczyć się regeneracji tylko u Kana i potem mogliśmy się jej nauczyć tylko na koniec u Hanza. Znaczy nie, no mogliśmy się może i wcześniej nauczyć u Hanza. Ciężko mi powiedzieć, bo jakby tam u niego nie sprawdziłem. Może to mój błąd, ale tak czy inaczej, no... Tak. Też chciałem zauważyć, że nawet jakbyśmy bardzo dużo eksplorowali, to powiem wam, że wbicie jednego poziomu potem wyżej, poza tym wszystkim, no było dosyć ciężkie. Ja mówię, ja spędziłem jakieś 30 minut na biciu po prostu ludzi i orków w Monterze, wbiłem masę ludzi i orków w Trellis, nie mogłem wbić powyżej 45 poziomu. Ja wiem, że to i tak jest ogólnie ciężkie, ale... Nie mogłem po prostu sobie przez to pozwolić na to, żeby kupić sobie na przykład kolejną umiejętność i tak dalej, bo wcześniej zainwestowałem punkty i to niewiele tych punktów, bo miałem tylko 126 zręczności, więc nie mogłem potem sobie zainwestować na przykład już w... No i prawda, jeszcze miałem parowanie tarczą, tak z drugiej rzeczy, znaczy taka druga rzecz. Chyba też troszkę poszedłem w HP, jak się nie mylę, ale już nie pamiętam teraz. Więc tak jak mówię, był ten rozwój bardzo liniowy i musieliśmy pójść po prostu w którą ścieżkę, co mnie boli. Ja naprawdę chciałem sobie to już pod koniec zacząć robić maga. Ale potem się nagle okazało, że ej, już praktycznie kończyłem, bo jest bestia i tak dalej i miałem takie... No to nie, chociaż pójdę w tę broń dwuręczną, tak? No i hu, że tak powiem, no. Z tym wszystkim. Więc, no. Mogę się oczywiście nauczyć regeneracji przed bestią, też prawda, ale stwierdziłem, że już to balić. Więc, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o tę serię. To jest moje podsumowanie. Tak czy inaczej, no, widzicie, mnie się ona nie podobała. Nie polecam grać. Chyba, że ktoś lubi, komuś się to podobało i chce sobie tak pograć, to spoko, jakby wasza decyzja. Moim zdaniem to nie było zbyt fajne. Podobało mi się jeszcze jedno. Podobał mi się motyw niewolnika, a to jest cały czas wątek główny, więc ja mówiłem, wątek główny jakby szanuję tutaj. Dosyć był nie najgorszy, pomijając te takie odruchy narodowe bez jego. To wątek główny był naprawdę nie najgorszy i właśnie bardzo mi się podobał ten motyw niewolnika, to było bardzo fajne. Co ciekawe, jeszcze taka ciekawostka może dla osób, które znają podstawową wersję Gothica 3 Zmierzchu Bogów. Ta skrzynia tego szamana, bo ona już była dostępna dużo wcześniej. Ona była dostępna w tej jaskini od początku gry, można było tam zajrzeć i w podstawowej wersji znajduje się tam oprócz tego zęba smoka, tak? Ząb smoka właśnie ten miecz nazywał, który mieliśmy ostatecznie na plecach. Ten dwuręczniak zamiast niego był tam, albo wraz z nim był tam pancerz Robara bodajże. Właśnie ten tajemniczy wędrowiec jest też ciekawy motyw, aczkolwiek dosyć słabo byłem zarysowany. Mam wrażenie, że był dosyć niejasny, czy też fajne były te przepowiednie jego i tak dalej, ale w pewnym momencie totalnie się jakby zatracił, okej, jeszcze go potem znalazłem, a już ze mnie nie chciał gadać, więc stwierdziłem, dobra, olewam tę misję. Jakby wybaczcie, że nie dokończyłem, ale po prostu mi się nie chciało. Natomiast nie był to naprawdę najgorszy pomysł. To jest takie w miarę ciekawe. Dobrze, a teraz tutaj obiecałem powiedzieć coś o Arkanie, moi drodzy. Tak, nagram Arkanie. I to jest dla osób, które wytrwały do samego końca. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, padnijcie Discorda, albo zostawcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału i pozwala nam kupować więcej gier oraz nowszych gier. Czy po Arkanie będzie Elysian 3? Nad tym się mocno będę musiał zastanowić, ale pewnie będę chciał go grać, ponieważ jakby chcę odbędzić te wszystkie gry Piranii jakby w jednej serii, wiecie, jest jedna ta seria poświęcona tym grom Piranii już od wieków praktycznie, bo i Risen 1, Risen 2, potem Gothic 1, Gothic 2 z Nocą Kruka, Gothic 3, Gothic 3 Zmierzch Bogów, teraz potem Gothic 3 Zmierzch Bogów nie był od Arkanii, nie był od Piranii, ale był cały czas Gothiciem, tak, Arkanie też
była gotikiem, teraz już nie jest. I jeszcze ten Risen zostanie, jeszcze zostanie nam Alex. Ale czy będę chciał je na pewno wszystkie przejść w kolejności? Pewnie tak, pewnie w końcu się na to, zmuszę troszkę, bo jakby wiecie, chcę, tak jak mówię, mieć to wszystko od nich już odbębnione, będę wtedy czysty, będę miał jedną serię z wolną. Ponieważ jak widzieliście pewnie ostatnio, ja staram się skupić teraz na tym, żeby robić troszkę więcej mniejszych serii, krótszych, po 3-4 odcinki na przykład, czy 5 czy 6, do na przykład 12 maksymalnie, dlatego że chcę odbębić te wszystkie gry krótkie, które mam, a które są fajne i chcę właśnie dzięki temu mieć pewien przemian na kanale, żeby cały czas się coś zmieniało, żeby cały czas było coś nowego. I właśnie takie gry długie jak Gothic 3, które akurat nam tam wyniosło 101 odcinków, tutaj mamy chyba 24 czy 25 coś tego typu odcinków z tego Gothica, to jest jeszcze w miarę znośne, tak 25 odcinków to jest w miarę znośne, ale takie gry jak Dying Light, które będą miały pewnie około 40 podstawka, czy Gothic właśnie Rynka, tak jak mówię, czy Wiedźmin, które miały ponad 100 odcinków akurat, Wiedźmin chyba bodajże trójka miał 127, chyba tak. Albo 124, nie pamiętam. Musiałbym to naprawdę sprawdzić. To są gry, które ja przechodzę, nawet gdybym je wrzucał co dwa dni, a pamiętać, że Wiedźmina akurat wrzucałem chyba, Wiedźmina przechodziłem chyba półtora roku na kanale, bo wrzucałem go co 4 dni, jak dobrze pamiętam, chyba tak. Znaczy do pewnego momentu, jakby tutaj musicie sobie sprawdzić, musicie tam sprawdzić historię kanału, no to takie gry troszkę dużo zajmują, więc staram się, wiecie, żeby był po prostu, było tak, że i będą dłuższe serie, które i tak muszę, chciałbym nagrać, i będą krótsze serie. Więc zobaczymy, jakby jeśli chcecie, to taki znowu mały spoiler dla osób, które jeszcze wytrwały, prawdopodobnie po Dying Light i chociaż, nie, dobra, powiem o tym może po Dying Light, ale tutaj też będzie warto, myślę, że to nadmienić, skoro już się tak rozwinąłem, no to po Dying Light możliwe, że jeszcze będzie na przykład Deus Ex, możliwe, że będzie jeszcze The Lion's Riptide, a to dlatego, że Deus Ex ze względu na Cyberpunk chcę tutaj też taki trochę klimat cyberpunkowy wprowadzić. Dying Light ze względu na Dying Light 2, które też gdzieś tam wyjdzie jesienią. Dead Island Riptide, dlatego że nagraliśmy Dead Island podstawkę, więc i Riptide'a fajnie by było ograć. No i chyba tyle. I na razie tyle, jeśli chodzi o moje plany. Jeszcze jak widzicie, to się to ciągnie. Już mamy plany i tutaj na tę serię i na tamtą. Mam też parę innych serii, które jeszcze, pamiętajcie, wy wybraliście już dawno, dawno temu, ale cały czas one są gdzieś tutaj w tyłu mojej głowy. Natomiast ja mam parę gier, które chcę ograć, dlatego że one są po prostu krótkie, niektóre są wizualiami, które po prostu wprowadzają coś nowego na kanale. I to nie jest tak, że ja was olewam, czy tam wasze wybory, które tam zrobiliście. One są, aczkolwiek ja chcę znaleźć na nie odpowiedni moment. To też jest dosyć ważne, jeśli chodzi o bycie YouTuberem. Dobrze, bo prawie... Znaczy nie, no nie dobijamy 50 minut, dobija 50 minut moje nagranie. Wy natomiast pewnie macie gdzieś tam około 40 paru. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia. Do następnego już w Arkanii i na razie. A właśnie, kiedy Arkania? Prawdopodobnie już za 2 dni. Jeśli oczywiście starczy mi czasu i możliwości, tak więc jeszcze raz do zobaczenia i na razie.